Czy śmierć krzyżowa była aż tak okrutna, iż sam Cyceron pisał, że nawet wyraz krzyż powinien być daleko od myśli, uszu i oczu obywatela rzymskiego? O tym w programie Rozmowa PCH24TV. Anna Nowogrodzka, Patriarcha. Zapraszam. A o medycznych aspektach męki i śmierci krzyżowej Syna Bożego rozmawiać będę z panem profesorem Władysławem Sienkiewiczem, kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych. Dzień dobry i szczęść Boże. Dzień dobry i szczęść Boże. Ale zanim poruszymy ten arcyciekawy temat, zachęcam Państwa do obejrzenia filmu pod tytułem Via Dolorosa, opowiadającego o drodze zbawienia. Film ten możecie Państwo zobaczyć pod linkiem znajdującym się w opisie do tego materiału. Panie profesorze, w liście świętego Pawła do Filipian możemy przeczytać, że Jezus uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Wyeksponowanie śmierci krzyżowej nie jest tu przypadkowe. Rzymianie uważali tę śmierć jako najbardziej haniebną i przerażającą. Stosunek Rzymian do śmierci krzyżowej bardzo dobrze oddają słowa Cycerona, który pisał: sam wyraz krzyż powinien być daleko nie tylko od ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu. Bo nie tylko stosowanie tej kary śmierci, ale nawet napomknienie o niej jest niegodne obywatela rzymskiego i człowieka wolnego. Widzimy więc, że była to nie tylko śmierć haniebna, ale gdzieś odczytujemy, że była również bardzo okrutna. Ale zanim o szczegółach śmierci krzyżowej, chciałabym, aby pan profesor wyjaśnił sytuację, którą opisuje ewangelista Łukasz, nomen omen lekarz, który zauważa, że w czasie modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu Zbawiciel pocił się krwią. Czy można to zjawisko uzasadnić z medycznego punktu widzenia? Tak, oczywiście. Nie jest to częste zjawisko, trzeba podkreślić, i w literaturze medycznej nie ma aż tylu doniesień, to tak jak wiadomo, literatura medyczna to jest morze różnych wiadomości, to są artykuły na jeden temat, potrafi to być setki tysięcy artykułów niezliczonych z tylu lat, natomiast oczywiście hematydrozis, czyli właśnie krwawy pot, jest no, w kilkudziesięciu przypadkach. Może w tej chwili trochę więcej, ale to są przypadki liczone, no, nie sięgające więcej niż może paruset, może w tej chwili już kilkuset, ale to, co jeszcze przygotowałem w zasadzie, to można powiedzieć nawet niewiele. Skąd się to bierze? No, to jest kwestia, dlaczego jest krwawy pot? No, krwawy pot jest, pojawia się na ciele człowieka wskutek przedostawania się krwinek czerwonych do kanalików potowych. Czyli pot wydzielany na skórze jest już pozbawiony krwią i dlatego w ten sposób wygląda to widok ten jest dosyć no, przykry. Gdyż no, jest to kwestia dużej ilości potu, która przykrywa, można powiedzieć, całe ciało. Dlaczego tak się dzieje? No, dzieje się dlatego, że to są mechanizmy neurohumoralne, ale z powodu nadmiernych przeżyć, wielkich przeżyć psychicznych, lęku, otaczającej na przykład czekającej śmierci, czekających jakichś egzekucji, czegoś, co człowieka przeraża, nie może o tym myśleć. W takich momentach właśnie może właśnie to zjawisko wystąpić. Jezus był, przypomnijmy, Bogiem człowiekiem. Był Bogiem,
Miał naturę boską, ale miał również naturę ludzką. I cierpiał jak człowiek, bał się jak człowiek, lękał się jak człowiek. Jeżeli zostaje w ogrójcu, modli się. Nawet ci apostołowie w zasadzie niewiele ich to obchodzi, bo szybko zasypiają, innych nie ma. Wie, że za chwilę zacznie się jego gehenna. Za chwilę, za moment. Ma chwilę rzeczywiście prawdziwego lęku, strachu i to wywołuje u niego krwawy pot. I ten krwawy pot, mówimy o nim śmiało dzisiaj, dlatego że został wyraźnie potwierdzony na całunie trojeńskim, o którym może sobie później powiemy, jeżeli pani będzie zainteresowana, ale również krwawy pot, jakby potwierdzeniem tego, jest krwawy pot, który jest również na tunice, tak zwanej tunice z Argentyn. Tunika z tunika. Tunika to było jaka rodzaj sukni, która przykrywała ciało Jezusa, bezpośrednio przykrywała ciało Jezusa. Więc to najwięcej po prostu na początku wchłaniała tunika właśnie i pot, i krew. Argentyn o tyle znajduje się w tej chwili w bazylice bodajże świętego Dominika we Francji, Argentyn, tam jest przechowana. Została ostatnio bardzo dokładnie przebadana. Zajmowano się sułunem, a teraz wzięto się za tunikę i to w zasadzie światowej sławy, no może naukowiec, no światowej sławy profesor Lukot, który właśnie zajmuje się właśnie tak specjalistyczną genetyką, odkrył właśnie zmianę w chromosomie Y i on zresztą określił jako jeden z nauczonych, że ta grupa krwi, ta krew, która była wydzielana, widoczna jest na całunie, widoczna jest na tunice, jest to krew grupy AB. Skoro pan profesor poruszył już wątek całunu turyńskiego, to ja chętnie będę go podejmę, bo uważa się, że całun turyński jest wysoce prawdopodobnym świadectwem właśnie męki pańskiej. Czy z całunu możemy zrekonstruować obrażenia, jakich doznał Syn Boży? Znaczy, całun jest głównym, w tej chwili główną relikwią i głównym dowodem cierpienia i śmierci Jezusa. Przede wszystkim, od czego to się zaczęło? Zaczęło się to bardzo prozaicznie. Dlatego, że całun no, był czczony, bo no, widać na całunie zarysy jakiejś osoby, ale po prostu nikt nie wiedział, jakiej jest to natury ten zarys. Wynikło to zupełnie przypadkowo. W czasie jednych z takich akcji no, pokazania całunu dla wiernych, znaczy bezpośrednio już jak się ta uroczystość zakończyła, miejscowy biskup poprosił swojego przyjaciela, adwokata, fotografa, amatora, żeby zrobił zdjęcie, zanim ten całun zostanie schowany. No i faktycznie tak się stało. Zrobił zdjęcie z takim starym aparatem. Ciekawie to wygląda już dzisiaj tylko w muzeum. Poszedł do ciemni. Tam wtedy wywoływały się zdjęcia, czyli negatywy zdjęć, bo aparat fotograficzny, przecież to negatyw dopiero na widokówce, na pocztówce, na papierze mamy pozytyw. Jak wywołał i rzeczywiście to, co zauważył, to się przestraszył, gdyż ukazał mu się pozytyw ciała ludzkiego. Bardzo wyraźny. Pozytyw, czyli to, co sfotografował, musiało być negatywą, fotografią. Czyli ten zarys osoby, której do tej pory nie widziano istoty, okazało się być fotografią. Później to mniej więcej nie było jeszcze takiego wielkiego rozgłosu, ale
już ślad został, że to jest fotografia, i później dopiero kiedy w 1931 roku inny fotograf już zawodowy, Giuseppe Henry, wykonał zdjęcia już profesjonalne. On właśnie wykazał w sposób bardzo profesjonalny, można powiedzieć, ciało pochowanego, owiniętego w ten całą człowieka, z wszystkimi detalami, gdzie odsłoniły się wszystkie rany odpowiadające opisom wszystkich czterech Ewangelii. Czyli praktycznie. Panie profesorze, a jak w ogóle można wyjaśnić to zjawisko zarysowania się tej sylwetki Znaczy, na płótnie? to jest właśnie to, ta fotografia jest kwestią do dzisiaj nierozpoznaną, kwestią naukową, bo my praktycznie nie wiemy, jak powstała ta fotografia. Uważa się dzisiaj, że jest to rodzaj pewnego przypalenia włókien, bo całą jest koloru żółtego. Natomiast natężenie tego koloru żółtego należy od bliskości ciała, od tego całunu, przy czym ta wielkość, jest głębokość tego sięga te 40 mikronów. Także to jest no, rzeczywiście strasznie, to jest, my tutaj ogniskujemy się w bardzo małych odległościach. Uważa się, że to zostało, te włókna zostały przypalone z różną intensywnością, w zależności od bliskości od ciała, i tak ten obraz został. Jakie to było promieniowanie, nie wiemy. To są dociekania naukowców, na przykład badacze Instytutu Enea, to jest taki Instytut Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju. Naukowcy pod kierownictwem profesora, słynnego również badacza całunu, Paolo Lazzaro, robili próby podpalenia włókna z całunu, by uzyskać efekt, jaki jest na całunie. Profesor użył najmocniejszych swoich laserów, ale uzyskał efekt powierzchowny, ale zaledwie na kilku nitkach. Więc aby uzyskać efekt na całej powierzchni całunu, mógłby dokonać tego laser, jak się uważa, o mocy gdzieś 34 bilionów watów, co praktycznie dzisiaj, takie urządzenie istnieje. Dzisiaj jest to niemożliwe. Według innego profesora, badacza całunu, pani profesor Emanuele Marinelli, energia ta, jak się uważa, może mieć naturę promieniowania protonowego, neutronowego, ultrafioletowego, poczerwonego albo wszystkich razem, ale może to być zupełnie inne źródło energii. Tylko ten obraz, ponieważ jest różnie, ta fotografia, ona jest o różnej, można powiedzieć, intensywności, w zależności od tego przypalenia, można zrobić trójwymiarowy obraz tej postaci. I faktycznie też to się wydarzyło. Badacze amerykańscy, Eric Jumper i John Jackson, za pomocą analizatora obrazu stosowanego przez NASA w badaniach kosmicznych, między innymi do analizy zdjęć wysyłanych przez sondę Viking, wykonali plastyczny, trójwymiarowy model postaci całunu, co właśnie potwierdza, że stopień nasilenia zarzucenia włókien tkaniny zależał i od ich odległości względem ciała. Na podstawie tego Panie wykonano nawet profesorze, hologramy postaci Jezusa. Tak, słucham. tak, panie profesorze, to właśnie w tym momencie przypomnę to pytanie, które zadałam wcześniej, już bardziej uszczegółowione przez odpowiedź pana profesora. Czy właśnie na podstawie tych badań możemy zrekonstruować właśnie obrażenia, jakich doznał skazaniec owinięty w to płótno?
i jakie to były obrażenia, a właściwie, panie profesorze, tak zależy mi na tym, czy na takiej odpowiedzi, na takie pytanie, czy w świetle tych badań możemy zrekonstruować jakby te obrażenia, których Pan Jezus doznał w trakcie całej męki swojej. Tak, chodzi mi o biczowanie, chodzi mi o tak. nałożenie korony cierniowej. Czy widać to właśnie na płótnie? Bardzo dokładnie, bardzo dokładnie i bardzo dokładnie, o czym na razie powiem o Całunii, ale możemy później wspomnieć o innych religiach, które to potwierdzają. Wspomniałem już o tunice, tam jeszcze jest, istnieje taka chusta z Owieldo, chusta potowa, którą była wytarta twarz Jezusa bezpośrednio po śmierci, ale może później za chwilę, jeżeli będzie taka okazja i czas. Natomiast możemy sobie dzisiaj powiedzieć tak, że Całun bardzo dokładnie odzwierciedla całe cierpienia i śmierć krzyżową Jezusa. Znaleziono na Całunie przeszło 700 śladów ran. Również, niezależnie od tego, znaleziono ślady po ukoronowaniu cierniem i to jest dokładnie wyliczono 13 z przodu, 20 z tyłu. Nie liczono z boku, no bo całun okrywał, chciałem przypomnieć, całun. To jest płótno o długości 4,10 cm na 1,36 m. To jest mniej więcej rzeczywiście miara osobliwa, może się wydawać, ale w starożytności to odpowiada mierze starożytnej 8 na 2 łokcie, czyli mierze osobliwe, ale co też potwierdza starożytność włókna. Taką osobę, która była chowana do grobu, kładziono w ten sposób, że rozkładano jedną część całunu, na to kładziono osobę i przez głowę zawijano, przez głowę okrywano drugą część ciała, po czym odpowiednio zawijano. Jezusa na twarz położono jeszcze tą chustę potową, gdyż Jezusa, chciałem przypomnieć, uważano za skazańca, czyli osobę, już nie traktowaną, można powiedzieć, według prawa jako osobę. Skazańcy, chciałem przypomnieć, byli chowani we wspólnych grobach i dopiero rodzina po roku mogła starać się przeniesienie, już ekshumację, można powiedzieć, zwłok w inne miejsce. W przypadku Jezusa była to zupełnie inna sytuacja, ale właśnie dlatego, że tak ciało było ułożone, można dokładnie odtworzyć. I tak po kolei. Męka Jezusa, możemy powiedzieć, tak przypuszczalnie trwała 18 godzin, czyli od 21 godziny w czwartek, od pojmania, po wieczerzy, do godziny 15 w piątek, kiedy uważa się według ewangelistów Jezus umarł na krzyż. Pojmanie w Ogrójcu, tutaj Ewangelia mówi, wyszła kohorta, Jan mówi kohorta z mieczami, kijami. No, czy akurat to była kohorta, tak, która odpowiadała liczbie rzymskiej kohorcie, to my o tym nie wiemy, bo kohorta to liczyła tak, jak się dzisiaj uważa i to zupełnie chyba na podstawie wiarygodnych źródeł, to było 1000 osób. 1000 osób chyba nie było potrzebne do pojmania jednego człowieka, ale mogło to być po prostu pokazanie, wyobrażenie ewangelisty, że wielka grupa przyszła do jednej osoby, żeby pojmać mieczami, kijami, czy po prostu tak, jakby rzeczywiście musiała się toczyć wielka walka przy pojmaniu. Nic takiego nie było. Chrystus jak baranek, można powiedzieć, poddał się wyrokowi, poddał się pojmaniu, ale od tego czasu praktycznie już został być traktowany jako zwykły człowiek. To jest w filmie Mela Gibsona, który najwierniej, najbardziej naturalnie odtwarza dzisiaj mękę i śmierć Jezusa. Dwa słowa.
To jest rzeczywiście wielki naturalizm, to jest cel reżysera, dla którego on wykazał film, pokazać właśnie tą rzeź, można powiedzieć, tą krwawą jatkę, czyli pokazać cierpienie, które Jezus chciał wziąć na siebie za zbawienie. Taki był cel filmu. Od początku, jak nawet na filmie jest ciągniony nad założonym powrozem, tam był żelazny, to był, albo był po prostu jakiś liny, w każdym razie zakuty już w jakieś kajdany i już no, bity, popychany, zaczyna się jego droga krzyżowa. Jak Panie wiemy, profesorze, to panie profesorze, to ja teraz dopytam tylko, bo to mnie bardzo zainteresowało. Czy z całunu wynika fakt, że Pan Jezus był torturowany, zanim został ubiczowany? tak, to między innymi może dam jeden obrazek. Tam na całunie widać, że twarz jest masakrowana, ona później była oczywiście kaleczona i masakrowana, można powiedzieć, przez upadki, które Jezus doznawał w czasie drogi krzyżowej. Ale na samym początku jest taka scena u Annasza, kiedy w czasie rozmowy jeden z żołnierzy policzkuje Jezusa. Policzek Jezus odpowiada, jeżeli źle powiedziałem, to udowodnij mi to, jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Policzkowanie to nie jest tak, jak się uważa dzisiaj, że ktoś kogoś spoliczkował honorowo, prawda? Tylko to było najczęściej uderzenie trzciną albo kijem. I tutaj ta twarz jest masakrowana, prawa strona, jest duży krwiak pod okiem, który nawet mógł uniemożliwiać widzenie. Rana idąca przez policzek, przez nasadę nosa, według badaczy, medyków, patomorfologów, ten nos był złamany, czyli oddzielona część kostna od chrzęstnej, przesunięty w lewo. Następnie są krwawiące łuki brwiowe, złamana żuchwa, wyrwane włosy. Więc w zasadzie to już się zaczęło. To już się zaczęło. Oczywiście tam później były dalsze razy, bo nikt tego, ewangeliści nawet już tak nie dokładnie nie opisują. Na filmie to bardziej widać. Panie Tak. profesorze, to ja teraz przejdę do kolejnego jakby etapu, bo przywołał pan obraz Mela Gibsona i pamiętamy tę scenę, kiedy pan Jezus był biczowany. No była to okrutna, straszna kara. Czy rzeczywiście w świetle badań całunu widzimy te popękane kości, wyrwane tkankę wyrwaną? Czy to wszystko widać? Znaczy, generalnie widać rzeczywiście, przede wszystkim są to, co powiedziałem, to można otworzyć całuno, jeśli chodzi o kwestię twarzy, ale na przykład całe ciało, można powiedzieć, jest no, poza śladami ukrzyżowania, prawda, bicia gwoździ w stopy, w dłonie, otwartego boku, całe ciało jest pokryte totalnie ranami. I to te rany głównie wynikały, jak się uważa, zbiczowania, ale nie tylko, bo ran po biczowaniu jest mniej więcej, oblicza się 120, czyli w zasadzie uważa się, że było dwóch żołnierzy, czy każdy wykonał mniej więcej 60 uderzeń. To można różnie tłumaczyć, dlatego w zależności od tego, jakimi takimi biczami Pan Jezus był biczowany. To były różne bicze. Jedne miały takie zakończenia kostne, inne były takie podwójne, takie ołowiane, takie o szerokości tak mniej więcej 3 centymetrów, rozstawione ze sobą kulki ołowiane, które raniły się ofiary i to do tego się dzisiaj naukowcy tutaj najbardziej przychylają, że właśnie chyba tym biczem, tym flagellum Jezus był, tak powiem, katowany. Katowany praktycznie całe plecy,
pośladki, uda, podujdzia, z przodu klatka piersiowa, kończyny górne, kończyny dolne, żołnierze zasady nie unikali uderzeń w brzuch. No, tam są ślady, no bo praktycznie, no mój Boże, to byli ludzie, którzy po prostu od ich fantazji zależało, jak długo będą byli, bo to nie był zwyczaj żydowski, że to była ograniczona ilość śladów, tylko to że od fantazji, od nastawienia sadystycznego, no, wyżycia się na kimś, no to my widzimy w współczesnej historii, nie musimy daleko sięgać do starożytności. Tak to wyglądało, także te ślady, które są, one można powiedzieć, zrekonstruować i dopasować do poszczególnych części Ewangelii. A że były to wielkie razy, i właśnie, a dlaczego tak mówię, że wielkie razy, że unikano uderzeń właśnie w powłoki brzuszne? Właśnie dlatego, że one były takie silne, bo one rozrywały skórę, one sięgały nawet do nerwów międzyżebrowych, do naczyń międzyżebrowych, nawet uszkadzały kości, nawet mogły sięgać, penetrować, sięgać nawet do płucnej, uszkadzając opłucną i płuca. Także to była częstochatka, no, w połowie przypadków, tak jak się dzisiaj uważa, już nie było ukrzyżowania tych skazańców, którzy byli skazani, bo biczowanie było aktem poprzedzającym ukrzyżowanie. U połowy tego już ukrzyżowania nie było, bo ci ludzie ginęli w czasie tortur, właśnie tortur biczowania. Także to można powiedzieć. Panie profesorze, to Tak. przejdźmy teraz do tego momentu ukrzyżowania Pana Jezusa. Zgon w wyniku śmierci krzyżowej był wypadkową wielu czynników. Jakie to były czynniki? Zgon był wypadkową wielu czynników i to rzeczywiście, znaczy tak, tutaj jeśli chodzi o te czynniki, to możemy powiedzieć, że możemy tak skonkludować, że właśnie na podstawie analizy całego przebiegu drogi krzyżowej, właśnie tak jak się to dokonywało, jakich ran doznawał, uderzeń, okrucieństw, cierpień doznawał Jezus, w jaki sposób, ale nie tylko, bo przecież pamiętajmy, możemy powiedzieć tak, stracił krew, która doprowadziła do utraty krwi. Czy przez te 18 godzin, które Jezus tej męki był, chociaż podał mu ktoś kubek wody? Nie, to było niemożliwe. Był w zasadzie bez tego. Nie wolno nawet było się zbliżyć do skazańca. Nie wolno było się zbliżyć do skazańca. A dlaczego nie wolno było się zbliżyć do skazańca? Nawet Jezus ci mówi, droga krzyżowa spotyka Weronikę, spotyka Matkę Bożą. To no, spotyka może z wzrokiem, ale nie bezpośrednio. Żołnierze bardzo tego pilnowali, bo w zasadzie za to odpowiadali sami karą, gdyby coś takiego się zdarzyło, bo zdarzało się tak, że ktoś dla miłosierdzia tej ofiary, żeby nie była ukrzyżowana, podbiegał i uderzał nożem i powodował śmierć. Właśnie z litości. Właśnie dlatego tutaj nie było mowy o jakiejkolwiek żadnej pomocy. Także tutaj możemy powiedzieć, że jest to wypadkowa wielu czynników, w których każdy mógł się niezależnie przyczynić do zgonu. A jakie to były czynniki? Przede wszystkim pierwszy element grozy ukrzyżowania. Dlaczego ukrzyżowania? Dlaczego akurat Żydzi chcieli, żeby ukrzyżowany był? Przecież mogli go ukamieniować według prawa żydowskiego. Tak się nie stało. Nie, ukrzyżuj go właśnie, żeby cierpiał jak najwięcej. A to cierpienie główne wynikało właśnie z czego? Z uduszenia. Ukrzyżowana osoba, która zwisała na krzyżu, się dusiła. Dlaczego się dusiła? No, ręce, które były
przybite do belki poprzecznej za ręce, całe ciało zwisało w dół. Oczywiście zgięte nogi, przybite do krzyża, umożliwiały, czyli ciało było, klatka piersiowa była w pozycji wdechowej, żeby skazaniec mógł robić wydech, musiał się unieść na nogach, co nie było takie proste, bo powodowało potworny ból, zarówno z rąk przebitych, stóp przebitych, jak i ciała zranionego już, prawda, które ocierało się o nieociosane drzewo krzyża. Więc to była takim głównym groźnym elementem właśnie ukrzyżowania, właśnie tej wstrętnej, ohydnej śmierci. Po drugie, mogła to być ostra niewydolność serca, przebiegająca ze wstrząsem kardiogennym i obrzękiem płuc oraz wyzwoleniem śmiertelnych arytmii z migotaniem komór włączy. Właśnie ten krzyk, ten szybkie zakończenie życia, bo jakiś wyzionął ducha po krzyku, no, mogło to być właśnie, między innymi, mógł to być w zasadzie śmiertelna arytmia, jako właśnie migotanie komór. Że obrzęk płuc był, tak jest, dlatego że jak Jezus chylił głowę, to według ślad właśnie znowu na całunie, to następne ślady, wylała mu się właśnie krwisty płyn z nosa i ust, którym właśnie zatamowano właśnie między tą chustą, którą już później z Jezusem została pochowana do grobu, bo według zwyczaju żydowskiego cała krew, która skazańca nie mogła, musiała, wszystko co było skażone krwią skazańca, musiał iść z nim do grobu, więc tak również chusta owiedo również. Teraz mogła to być, o czym wspominałem, o wstrząsie z powodu utraty krwi, płynów ustrojowych, urazów ciała, czyli wstrząs hipowolemiczny, wstrząs pokrwotoczny, wstrząs bólowy, czyli wielkiego cierpienia fizycznego. To mogła być ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa spowodowana ciężkimi, penetrującymi urazami klatki piersiowej i ciężkim zapaleniem płuc i opłucy, tak zwany opisywany w medycynie zespół mokrego płuca. Ale to oczywiście mogła być i zatorowość tętnic wieńcowych serca. Można tak przypuszczać drobnymi skrzeplinami i wtórnym zawałem serca w przebiegu rozsianego krzepnienia wewnątrznaczyniowego, to taki zespół, który się właśnie rozwija w rozwiniętym wstrząsie. Więc z tych przyczyn, jak widać, każda z nich mogła spowodować zgon, ale one się wszystkie nakładały na siebie. Z przekazu biblijnego wynika, że po śmierci z przebitego boku wypłynęła krew i woda. Czy można uzasadnić to z medycznego punktu widzenia? Tak, to zwyczajowo tak się stało, że żołnierze musieli stwierdzić zgon. Nie wolno było im odejść, opuścić miejsca, zanim po prostu nie stwierdzono zgonu. Można było tak, dopiero można było zdjąć skazańca z krzyża, zanim nie stwierdzono zgonu, bo długość agonii na krzyżu była różna. W przypadku Jezusa było to tak. Był piątek. Niedługo rozpocznie się Pascha. Przypominam, że doba u Żydów to nie jest jak u nas od godziny 12 do 12, tylko od zachodu słońca do zachodu. W piątek umiera o 15. Zachód słońca niedługo będzie, czyli rozpocznie się niedługo Pascha. Coś trzeba robić z tymi ciałami. Trzeba szybko sprzątnąć je, trzeba szybko zwinąć, żeby po prostu nie były na krzyżu w czasie Paschy. Jezus uważa się po mniej więcej
uważaj, 3 do 6 godzin żołnierze przychodzą, zatają go nieżywego, stwierdzają, że jest go, że umarł. Ale oni muszą potwierdzić jeszcze ten zgon. Czyli po prostu włócznią przebijają bok i zwyczajem rzymskim i widać na całunie dużą ślad. To jest 3,3 cm na 1,6 cm między piątym a szóstym międzybrzeżem, 13 cm od mostka, przebijającym, penetrującym przez płuca i sięgającym do serca. Oni byli wprawieni, doskonale znali technikę, jak przebijać bok, żeby po prostu absolutnie się potwierdzić, że ten zgon nastąpi, jeżeli nawet mieli wątpliwości, że być może po prostu jest zasłab. Ale jeżeli nawet po prostu taki wątpliwości nie było, to i tak trzeba w ten sposób było uczynić. U tych skazańców żyli, więc połamali nogi. Dlaczego połamali nogi? To nie dlatego, żeby zadać im dodatkowy ból, tylko żeby szybciej zmarli, bo w ten sposób oni nie mogli się już podpierać na nogach, czyli ciało zwisało. Zwisło, nie mogło być już unoszone i w ciągu kilkunastu minut następował zgon takich osób, które jeszcze do tej pory żyły. Czyli po prostu żołnierze załatwili wszystko. I teraz właśnie krew i woda. Ja, z opisu Janowego wynika, że wypłynęła krew i woda. Znaczy w końcowej fazie cierpienia Jezus wydał właśnie okrzep, zwiesił głowę. Tutaj żołnierze to właśnie uznali za zgon i potwierdzili przebicie boku. Ewangelista Jan opisuje to, nie precyzuje dokładnie strony, ale my wiemy, co była prawa strona przebitego ciała. Według rzymskiego właśnie zwyczaju był to bok prawy, a duża ilość pływającej krwi pochodziła, mogła pochodzić tak, no, mogła pochodzić przede wszystkim od razu. To mógł być to krwisty płyn opłucnej z powodu właśnie zespołu mokrego płuca. Uszkodzenie płuc i opłucy w czasie biczowania. Rozwinęło się ciężkie zapalenie płuc, zapalenie opłucne. Z powodu urazów mógł to być właśnie płyn krwisty, który akurat wypływa. Ale mogła to być krew z wypełnionych i prawych jam serca, prawego serca, więc tutaj woda mogła to być rzeczywiście inaczej według innej interpretacji, aczkolwiek uważa się, że no, jeżeli jest u osoby, która umiera, zmarła, więc nie oddycha, już nie ma czynności życiowych, krew po prostu następuje sedymentacja krwinek i oddziela się osocze od krwinek, które opadają. I wtedy, jeżeli jest to miejsce, gdzie po prostu jest otwarcie w tym miejscu, które jest osocze, no to wypłynie akurat woda, a więc płyn surowiczy. Więc prawdopodobnie tak to należy mniej więcej tłumaczyć. Właśnie tą wodę, krew i wodę, on widział to, więc po prostu to trzeba to sądzić. Więc, natomiast te płyny mogły się po prostu mieszać ze sobą. One mogły być Mogło być, ich kolejność nie musiała być nawet tak, krew i woda, bo w opisie Janowym umiejscowienie krwi przed wodą nie musiało wcale oznaczać kolejności wypływu obu płynów, gdyż w tradycji starogreckiej kolejność słów wynikała raczej z ich znaczenia i nie musiała koniecznie oznaczać właśnie oznaczać czasowej zależności. Czyli tak mniej więcej należy to tłumaczyć, ten wypływ, tą scenę właśnie przebicia boku. Panie profesorze, zastanawia mnie, jak pan jako lekarz, ale też człowiek wiary patrzy na śmierć krzyżową Syna Bożego. Czy to szkiełko i oko naukowca dominuje, czy też gdzieś jest taka refleksja bardziej religijna pojawia się, a jeśli się pojawia, to jaka ona jest?
Tak, no, jak powiedziałem na początku, Chrystus był Bogiem człowiekiem, czyli miał naturę Bożą i co wyraźnie wykazał w czasie swojej misji, ale miał naturę również ludzką. My, chrześcijanie, którzy się wychowujemy w odpowiednim klimacie, w klimacie modlitw osobistych, w kościele, w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej, czy gorzkich żali. Często rozmyślałem, jak to jest. Droga Krzyżowa pokazuje ogrom cierpienia. Gorzkie żale pokazują ogrom cierpienia. A to, co widzimy często na obrazach, jest takie ładne. Ikonografia nie patowała okrucieństwem. Jak prześledzimy, zresztą jest bardzo wiele właśnie dzieł ikonografii, ale prześledzimy chociażby dzieła renesansu tych wielkich malarzy Rafaela, Wajdena, Velasqueza. Tam Chrystus ukrzyżowany jest takim, no, prawie nietkniętym ciałem. Ale to wynikało właśnie nie z tej opisu, nie przedstawienia tego okrucieństwa krzyża, ale było wyrazem raczej adoracji artystów, uwielbienia Boga. W ten sposób to tak należy zatłumaczyć. Ale rzeczywiście zaistniał jakiś pewien dysonans. Jak to jest? I właśnie to jest takie kwestia, przynajmniej moja, była, trzeba to sięgnąć, zobaczyć, no bo coś się nie zgadza. Oczywiście takie były różne impulsy, znaczy Gibson później, bo u mnie to przed tym, jeszcze daleko przed Gibsonem, to nastąpiło, że z punktu widzenia już medyka, kardiologa, internisty, jakie to było cierpienie i jakie były mechanizmy pierwsze. Oczywiście tutaj opieramy się, literatura w sensie medycyny nie jest tutaj tak, jest taka bogata. Polska, literatura polska medyczna, mówię, opierająca się jakieś źródła naukowe, też nie. No, oczywiście tutaj wiele dało nam ostatnie lata, praktycznie od lat, można powiedzieć od lat 70. ubiegłego wieku, rozwinęła się ta syndromologia, która obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy, nie ma dziedziny, która by nie obejmowała, i obejmuje w tej chwili najnowsze techniki, które mogą być zastosowane do badania. Między innymi dlatego, że nie tylko, że technika się rozwija, ale że nie ma takiego materiału, gdzie można było badać, a nawet na tym materiale, na pojedynczych włóknach wykrywa się niesamowite rzeczy. Teraz niedawno, w 2017 roku, wykryto między innymi, to będzie potwierdzenie takiej odpowiedzi, również odpowiedzią na Pani pytanie, właśnie te dowody męki, wykryto nie tylko erytrocyty, krwinki czerwone, które dawniej już wykryto, ale wykryto na przykład różnego rodzaju krwinki o różnym kształcie. Bo krwinka, my wiemy, czerwona jest takim dyskiem wklęsłym w środku, dyskiem okrągłym, a wykryto małe krwinki, duże krwinki, karbowanych brzegach, różnicowane, poszarpane. Medycynie znamy to zjawisko i to jest opisywane właśnie chociażby w czasie zabiegów kardiochirurgicznych. A tam świadczy o właśnie o zadawanym cierpieniu, urazach tych fizycznych, które właśnie spowodowały te ślady również na krwinkach czerwonych. A pamiętajmy, że krwinki czerwone są bardzo dobrym materiałem dowodowym, gdy są długotrwałym materiałem dowodowym. Nawet stwierdzono krwinki czerwone w badaniach starożytnych mumii, czyli jeszcze starszych, bardziej odległych czasowo od Chrystusa. A teraz niedawno właśnie ten cytowany przeze mnie Charlie stwierdził cząstki kreatyniny. Kreatynina jest jako związek, pokazuje się w czasie
urazów, dużych urazów mięśnia, na przykład w przypadku urazów mięśnia, wypadków komunikacyjnych, następuje wzrost fosfokreatynazy, ale po prostu również ten związek kreatynina jest łatwy do zbadania. I właśnie na włóknach wykryto właśnie również te cząstki kreatyniny, które no właśnie świadczyły o ciężkich razach mięśniowych zadawanych Jezusowi, bo kreatyna uwalnia się właśnie z mięśni. Czyli tutaj jest to dążenie do prawdy, czyli dążenie do wytłumaczenia sobie zjawiskami, patomechanizmem, dotyczącym naszego organizmu, można za pomocą właśnie dzisiejszych technik wiele, wiele, wiele tłumaczyć. To jest fascynujące i ciekawe. To jest fascynujące i ciekawe, że właśnie akurat również to, że te opisy ewangeliczne, cztery, uzupełniające się, bo każdy ma swoją specyfikę. Czterech ewangelistów inaczej opisuje rękę, ale jak się weźmie razem, się to już stąd wypływa pewien całościowy obraz męki, który jest uwidoczniony na całunie turyńskim, który potwierdza właśnie wspomniana przeze mnie chociażby chusta potowa, czy też tunika z Argentyn, najbardziej przebadane w tej chwili relikwie. No, najbardziej przebadano jest całun turyński. Kościół w tej chwili nie daje do badania dalszych części. To kiedy właśnie było, jeszcze w 1978 roku było główne badanie, które właśnie przez 5 dni, 5 nocy amerykańscy, głównie badacze, poprosili właśnie władze kościelne, żeby można było przebadać, ale oni chcieli badać dwie rzeczy. Przede wszystkim tam byli, większość była agnostyków, znaczy w każdym razie było wielu agnostyków, bo oni byli tutaj inicjatorami tego badania. Żydzi, którzy akurat no, nie wierzyli, że to w ogóle to jest całun jest prawdziwy, że pochodzi czas z pierwszego wieku, że jest, a po drugie, że jest płótnem, który był zawinięty Jezus. No właśnie nauka pokazała akurat, że ci, którzy byli najbardziej sceptyczni, są dzisiaj chociażby taki profesor Barry Schwartz, jest najbardziej żywym głosicielem właśnie całun turyńskiego. Powiedział, mogę zgorszyć swoją rodzinę, swoich przyjaciół Żydów, ale rzeczywiście całun na podstawie badania jest tym płótnem, w którym był owinięty Jezus, jest autentycznym płótnem z pierwszego wieku, co zresztą potwierdza szereg innych, bo mówimy tu o ranach, ale możemy powiedzieć o innych różnych dodatkowych czynnikach, chociażby o pyłkach roślin. Dlaczego na całunie są akurat pyłki roślin, które były akurat również stwierdzane, znajdowane na dnie jeziora Genezaret, czyli dnie jeziora Martwego przed 2000 lat. A wśród tych pyłków roślin są trzy, które tylko występują między Jerozolimem i Hebronem i kwitną między marcem i kwietniem. Właśnie znajdują się na Saunie. Właśnie znajdują się na tunice, którą właśnie nosił Jezus. Potwierdziło się, jedno potwierdziło drugie. Także jest to fascynujące i dlatego też wiara tutaj, moja wiara, no, została wzmocniona, bardzo została wzmocniona przez naukę. Czyli wiara i nauka spotkały się ze sobą. One się nie rozchodzą. Prawdziwa wiara i prawdziwa nauka dążą do prawdy, a prawda jest jedna. Zawsze muszą się zejść ze sobą. Panie profesorze, bardzo pięknie dziękuję za podzielenie się z nami swoją wiedzą, ale nie tylko wiedzą, ale też pięknym świadectwem wiary. Bardzo pięknie dziękuję za ciekawą rozmowę. Moim i Państwa gościem był profesor Władysław Sienkiewicz, kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych. Dziękuję panie profesorze jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.